u nas żniwa w pełni. No i w związku z tym zawsze przychodzi taka chwila, że człowiek się zastanawia, czy tak, dokończyć trening, wziąć łódkę, popływać, porzucać magnesem neodymowym, czy detektor i śmignąć na poszukiwania. Okres żniw to piękny czas dla detektorysty, który później pozostaje w głowach przez cały sezon poszukiwawczy. No i zapadła szybka decyzja, kończę trening i ruszamy na poszukiwania. Co ty tak się patrujesz te ceny? Zrobiłaś zakupy na śniadanie bardzo duże, to i widzę, ten rachunek jest też duży. No wcale nie jest tak dużo na tym stole. Szynka, kiełbasa, kiełbasa, pomidor, no nie. Znaczy dużo objętościowo, a niekoniecznie na wagę. Ewelinka przegląda te paragony i liczy złotówki, bo dzisiaj idzie na zrobienie oka i ma dylemat, czy zainwestować tą kwotę w coś innego, czy w siebie. Natomiast ja uważam, że powinna w siebie. Czyli zrobić sobie oko. Miałam sobie nie robić przez dłuższy czas, ale jakoś nie mogę wytrzymać. Chcę wam się podobać to bardziej niż teraz, niż bez zrobionego oka. Jest na to budżet, także nie musi się przejmować. Przecież ostatnio jak byliśmy na nadmorskiej plaży w Krynicy, to zebraliśmy, przepraszam, większą kwotę, że pójdzie na szczytny cel, na twoje oko. Ale jak zabraknie, to dołożysz. Dołożę. Hania sobie z Tosią jeszcze leżakują. Hania ogląda swoje TikToki. Tosia się przymila, a ja liczę kasiorkę. To są pieniążki, które przeznaczymy na Ewelinki oko. Zostały one znalezione na nadmorskiej plaży podczas ostatniego naszego wyjazdu. A bardziej to, co zostało, bo tego było dużo więcej. A po przeliczeniu wyjdzie, ile będę musiał jeszcze dołożyć ukochanej do tego, aby zrobiła sobie pięknie oko. Tosia! 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 Pozdrów widzów! Ona lubi pod łóżkiem. Co lubi? Ona lubi pod łóżkiem. Pod łóżkiem Tosia lubi. Tosia lubi pod łóżkiem, jak się... No. Każdy ma swoje priorytety. My ruszamy na wykopki, a tutaj jedzie pielgrzymka rowerowa do Częstochowy. Serio? A tak w ogóle to co byś dzisiaj chciała znaleźć na poszukiwaniach? Dużo złomu? Nie wiem, na pewno coś ciekawego, co by mnie cieszyło. Zresztą jak wykopię cokolwiek, to i tak mnie cieszy, ale coś takiego fascynującego. To bym chciała znaleźć. A ty? Sam nie wiem, nie myślałem o tym, ale co znajdę, z tego będę się cieszył. Dojechaliśmy już na miejsce poszukiwań. Akcja żniwa trwają. Wyciągamy sprzęt i myk, myk, szukamy. A pan czego tu? A zapomniałem ci powiedzieć, że bardzo uroczo wyglądasz z tym nowym okiem zrobionym. Ja myślałam, że w czapce, bo ja bardzo rzadko noszę czapkę, ale dzisiaj w tym paletu muszę. To nie tylko czapka, ale też warkocz. Bo mi się koczek nie zmieścił. Czuję się, jakbyśmy byli prawie na wczasach pod gruszą, ale jesteśmy na wczasach pod jabłonką na żniwnym polu. Jabłka dopiero dojrzewają, jeszcze nie pora, to są te zimóweczki, ale oko cieszą. Pierwsze sygnały i pierwsza radość. Tak, ale jak jest sucho. No sucho, sucho, co zrobisz? Żniwa są zazwyczaj pogody, kiedy jest mocno sucho i gleba twarda. Pierwszy sygnał, jest moc. Taterka. No od czegoś trzeba zacząć. Smutno. Kombajny, ciągniki, pierwsze twoje wrażenie? Nie robi to na mnie wrażenia, bo jestem dziewczyna ze wsi. O, spodziewałem się innej odpowiedzi. Przecież to takie romantyczne i urokliwe. Jak ty z tyłu elegancko wyglądasz. Taki ala zawodowiec, detektorystka. A z przodu to nie? Słucham? A z przodu to nie? Z przodu też.
No i masz sygnał. Kopiemy. Kopiemy, kopiemy. Zaraz ci pomogę, bo ja wiem, że tu jest skała, jest ciężko. Idę po swoją łopatę. Olej, szybciutko. To jest beton. Poszukiwania trochę utrudnione, ale jakoś trzeba sobie radzić. To nie na mojej plecy. Tego to nikt w kinie by się nie spodziewał, że to dzisiaj aż tak będzie ciężko kopać. Ale sygnał jest. Uważaj, coś żelaznego, żeby mi odcisnął w oko. Tu już jest. Gdzie? A nie, sorry. To ty kopaj, a jeszcze tu popatrzę na kombajny. Urokliwe widoki. Jak fajnie, że słońce trochę zaszło, to nie jest tak gorąco. Nie jest to. Dzisiaj 30 stopni było w ciągu dnia, teraz jest nie mniej pewnie. Nikt nie mówił, że będzie lekko. No, coś tam chrupło. Chrupło. Chwal nam się tutaj, szybciutko. Po 15 minutach walki z ziemią wyciągamy nasz pierwszy, w cudzysłowie, skarb. Nie pierwszy, bo pierwszy to ja miałam puszkę. A, przepraszam, drugi. Pierwszy kilogram złomu, który zbieramy na tablet Lachani. Musimy przemieścić się bardziej cieku wodnego, który jest na tym polu, ponieważ tam będzie pewnie wilgotniejsza gleba i będzie lepiej można pokopać. A tu takie widoki z okna naszego Instona. Chwila prawdy. Jest coraz bliżej. Jest. Poczekaj, pokaż. A, blaszka. A robiło się już ciekawie. Ale jakaś blaszka. Blaszka, zrywka. Eta. Szukamy dalej. Kochanie, i kolejny kilogram złomu. Jest świderek. Ciekawe, skąd to się wzięło. Środek pola. Niby nie powinno tu tego być, a tak to wygląda, nie? Zobacz. Świder. I to nie wiadomo, czy to przedwojenny, czy to do jakiejś maszyny, czy do czegoś, nie? Ale do czegoś to służyło, nie? Świder. Przedwojenny prawdopodobnie. Jest kupa tego badziewia tutaj nastawionego. Zobacz. Trzeba było wejść, bo by nas kąpa i rozjechał, nie? Ale to są naprawdę niesamowite klimaty. Możecie nam zazdrościć. Świder ziemi wydobyty, ale poświęcenie mojego operatora było jeszcze większe, bo rzęsy, nowe rzęsy. Zakurzone całe, nie? No, znowu uciekam. Zobacz, skarbie, nawet i ja mam kawałek złomu. I to nie mały kawałek. Ciężki. Bo to trochę waży. Ja mam swój skarb, lemieszowy skarb. Kochanie, prawie 2 kilo złomu. Może złotych monet nie ma, ale jest złom. Też trzeba się cieszyć. Nasza detektorystka sobie świetnie daje radę. Przymiata w te i we w te. I do tego w pełni uśmiechnięta. Propointer robi robotę. Tak. Puszeczki, na tym polu to tylko piusów. Puszki i żelastwo, nic więcej. Ale jakaś dziwna ta puszka. Niemiecka, nie znam tej marki. Co tam masz?
Więc to nie wiem, na pewno są napisy polskie, coś wykonane z bakielitu, czyli pewnie związane z rolnictwem, jakiś element odciągnika, trudno mi powiedzieć. No ale coś jest. Zobacz skarbie, co znalazłem. Jakaś obręcz. Od czego to może być? Nie wiem. Prawie jak naszyjnik. Albo obrączka. Prawie. Albo jeszcze lepiej jak pierścionek. Prawie. Ale skarbie prawie robi bardzo dużą różnicę. Oczywiście. Falsie. Zobacz kochanie, to już bardziej jak pierścionek, nie? No rzeczywiście, bardziej niż pierścionek, nawet przypomina kształtem pierścionek. Tak, tylko że jak dla mnie... Oświadczam ci się, kochanie. Ha, ha, ha. Poszukiwania oczywiście z Iskodeusem 2 na żniwowych klimatach. Nie zastraszajcie mi, ale jest naprawdę cudowne. Kończymy pomału nasze poszukiwania. Nie były one zbyt owocne, no ale co, udało się wyjechać teren, popatrzeć na to, jak odbywają się żniwa i zebrać trochę złomu. Radość niesamowita. I czas spędzony razem. I to jest najważniejsze. Tutaj człowiek odpoczywa. Pasja poszukiwań to prawdziwe życie. A jeszcze ze swoją ukochaną to już w ogóle. Nic dodać, nic ująć. A odbiegając od tematu poszukiwań, to co byś zjadła? Hotdoga czy hamburgera? Ani to, ani to. Mam chęć na tą zupkę, którą ci się ugotowało. Na barszcz. Nie, to buraczko. Buraczkowa. Buraczkowa, co ja bym myślał. Kochanie, mam dla ciebie coś pysznego. Nie zgadniesz co? No i oczywiście po powrocie papu u mnie hot dog wygrał. U Ewelinki też. Ja mam co? Podwójnego hot dogka ci zrobię. Tak oto wygląda papu po poszukiwaniach. Nic tylko się cieszyć. Smakuje? Jak zawsze, ale do tego też bardzo wszystko chrupiące. Dziękuję. Na zdrówko. To kochanie, pochwal się tym swoim nowym oczkiem. Jak zostało zrobione przez fachowców. Ślicznie teraz wyglądasz. Dziękuję. Nie mogłeś na mnie patrzeć, jak byłam bez. Nie, no mogłem. Nie o to chodzi. Po prostu ci musiały oczka troszkę odpocząć. Trochę pudru, trochę... To nie jest puder. A co to jest? Krem BB. Trochę kremu, trochę innej chemii i zupełnie inna Ewelinka. Czy ta sama? Ta sama. No i bardzo się cieszę. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie naszych filmów, za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. I za to, że nas oglądacie. Cieszymy się bardzo i motywuje nas to do pracy. Teraz prowadzimy akcję zbierania złomu, ponieważ chcemy kupić tablet dla Hani. I w związku z tym też wypuściliśmy taką serię kubeczków okolicznościowych, które będziecie mogli nabyć. Jeżeli macie chęć wesprzeć naszą akcję, to oczywiście zapraszamy do zakupu oto tych kubeczków. Link do oferty znajdziecie w opisie pod komentarzem. Tak one wyglądają. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna Was Krzysiu i Ewelinka.